TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Porządek Państwo otrzymali, czy są uwagi do dzisiejszego porządku? W powyższym przystępujemy do procedowania. Punkt pierwszy, przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 4/24 z dnia 26 września 2024. Czy są... Bardzo sobie, że nie było uwag, to został przyjęty. 4 osoby za porządkiem. Tak, jesteśmy za. I kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Ja jestem za przyjęciem. Protokół został przyjęty, uwag nie było. Następnie punkt przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z... Nie, panu pracy. Pan pracy komisji. 20... Nie, jeden. Dobra. I teraz przystępujemy do przyjęcia projektu planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia na 2025 rok. Czy są jakieś uwagi do tego planu pracy? Jeżeli nie ma, to proponuję głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego planu pracy? Dziękuję. Sprawy różne. Nie ma. Tu chciałbym przypomnieć o jutrzejszej komisji, bardzo ważnej, bardzo istotnej. Mamy zaproszonych gości ze środowisk dbających o nasze bezpieczeństwo i bardzo chciałbym, aby to posiedzenie komisji było bardzo... Jutro o godzinie 13. Jutro o godzinie 13. Jutro o godzinie 13. Będziemy mieli przedstawicieli wojska, policji i straży pożarnych i też będziemy... Ja, jeśli mogę coś powiedzieć, będę też racjonował z tych rozmów, które rozmawialiśmy w sprawie szpitala wojskowego, bo przeprowadziłem takie rozmowy w tamtym tygodniu w sprawie Komisji Wojskowej, tu ulokowania, ale również innych spraw dotyczących wojska. Także bardzo serdecznie dziękuję Panu. Dobrze, tak, ja mam wpisane... Będę Komisję informował, co tam jest możliwe, co jest niemożliwe, jakie plany. W związku z powyższym zamykam posiedzenie komisji. Dziękujemy serdecznie za sprawne przeprowadzenie. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.